Zima już odchodzić chce, bałwanko mój, słońce stopi cię. Spójrz, kiedy wiosna tuż, tuż znikniesz lada dzień, szybko uciekaj już. Księżyc znów w roju gwiazd bardzo jest zajęty, figle płata po północy, psoci jak najęty. Spojrzał w dół, tam bałwanek prawie roztopiony, przejął się, rzucił czar, bałwanek zmieniony. Buli, 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 buli. Bulisia w krainie czarów. Chciałbym zajrzeć do chatki czarownika. Tej, w której jest księga czarów? Tak. Buli zabronił się do niej zbliżać, więc... Takie tam bajanie dla maluchów. Możesz zostać, w końcu jesteś dziewczynką. Co? Zobaczymy, kto tu jest odważniejszy. Popatrz, chatka! Chodź, na co czekasz? Boisz się? Może jeszcze chcesz wejść do środka? Jasne, że chcę! Dziewczyny wszystkiego się boją. Ale tu ponuro! Jest ta księga czarów! Nie ruszaj, piłkarzu! Piłkarzu! Och, trzeba wezwać pomoc! Wujku Buli, trzeba się śpieszyć! Piłkarz jest w księdze czarów. A wiesz chociaż na której stronie? Nie. Trudno, zaryzykuję. O, choinka, ale lądowanie. Piękny fikołek. Byłbyś dobry w moim zawodzie, przyjacielu. Ja? A kim jesteś? Królewski skoczek do usług. Przyznaj, że jesteś kolegą po fachu. Jaki tam z niego skoczek? Zwyczajny pionek. A jak ja jestem? Bulisiu, wskoczyłaś tu za mną? Pewnie. Rzecz się komplikuje. To podejrzane. Musicie się stawić przed obliczem króla. Wujku Buli, gdzie my jesteśmy? W królestwie szachów, a partia dopiero się zaczyna. Ujrzycie króla, ale strzeżcie się królowej. Ona tu rządzi i jest bardzo sroga. Wasza wysokość, schwytałam cudzoziemców, którzy zakłócają grę. To zwykłe skoczki. Są tu po to, żeby sobie poskakać. Nie jesteśmy skoczkami. Przybyliśmy tu po piłkarza. Wygląda jak my, ale ma piłkę. Z piłką na szachownicy to wbrew regułom, wbrew regułom! Wbrew regułom, wbrew regułom, wbrew regułom! Zamknąć ich! Zamknąć ich, zamknąć ich, zamknąć ich! Czy wiesz, jak stąd wyjść, wujku? Oczywiście, już kiedyś wpadłem do księgi, ale nie możemy wyjść bez piłkarza. Skoczek? Waszego przyjaciela nie ma w tej opowieści. Wierzcie mi, przeszukałem całą szachownicę. Długo tu zostaniemy? Myślę, że dzięki mnie niedługo. I hopla! Czemu to dla nas robisz? Lubię szczęśliwe zakończenia. A propos, uciekajcie, nim królowa odkryje, że was nie ma. Dziękujemy za wszystko. Żegnaj. Ciao, ciao. Tylko jak przejdziemy do innej opowieści? Tego niestety nie wiem. Ale ja mam pomysł. Przejdziemy przez lustro. Lustro? Tak, w bajkach dziewczynki często przechodzą przez lustro. Chodź. O, choinka! Bulisiu, idę! Ładnie. Na pewno jesteśmy w innej opowieści. Słyszysz, wujku? Ciii.
Krótka przerwa. Musicie wiedzieć, że kiedy wpadłem do jego zamku, nudził się jak mops. To są moi przyjaciele. Możemy zagrać w większych składach. Niestety, oni przyszli mnie stąd zabrać. Co? Czekaj, Uli! Mogłeś mu to powiedzieć trochę subtelniej. Ale ich jest dwóch. Jasna sprawa, to mój sobowtór. To przecież fantastyczna opowieść. Chwila, mam pomysł. Skoro jest was dwóch, czemu nie rozegracie meczu między sobą? Masz rację, co o tym myślisz? W to mi graj, bomba! Ekstra, ale lepiej wracajmy do domu, zanim zmienią zdanie i przerwą mecz. Wujku, pamiętasz magiczną formułę? Oczywiście, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. O, wróciliśmy. Hurra! Jesteś prawdziwym czarodziejem, wujku Buli. Wersja polska, Studio Publishing. Producent Jerzy Jacek Tomczak. Dialogi na podstawie tłumaczenia Anny Wolickiej i Marta Kacperek. Reżyseria Tomasz Brochoczyński. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Mira Ornatowska. Wystąpili Krzysztof Kropiński, Agnieszka Kunikowska, Włodzimierz Bednarski, Jarosław Domin, Ryszard Olesiński, Karolinka Pachul, Paweł Szczesny i inni. Piosenkę z tekstem Marty Kacperek śpiewała Magda Krylik.